Lucy jest załamana po tym, jak się dowiedziała, że Kamil znowu ją oszukał. Bardzo chciała wierzyć, że naprawdę się zmienił. Ja po prostu do końca życia będę musiała znosić jego obecność, a naprawdę go nienawidzę, tak szczerze go nienawidzę. Ja wiem, Lucy. Dziewczyny, stawi gdzie z Kamilem, co oni tu w ogóle chcą? Lucy, tylko się nie denerwuj, pamiętaj o dziecku. Po co oni tu idą? Dzień dobry, Lucy. Dzień dobry. Jak miło cię widzieć. Prawda, że Lucy świątynia gdzieś wygląda? Kamil, ty się do mnie nawet nie odzywaj, albo cię walnę. I zabieraj to ode mnie. Nic od ciebie nie chcę, nigdy w życiu. Lucy, ale po co te emocje? Pan też niech się do mnie nie odzywa. Wszystko wiem, słyszałam waszą rozmowę. Zmusił pan Kamila do tego, żeby udawał, że się o mnie troszczy. To jest chore, rozumie to pan? Lucy, ja nie wiem, co słyszałaś, ale nie musisz traktować tego dosłownie, szczególnie kiedy mówi to Kamil. Wiesz, jaki on jest i co potrafi powiedzieć w emocjach. A ty może nie mów o mnie, jakby mnie tutaj nie było. Milcz! Wiesz co? Żal mi ciebie, jesteś po prostu żałosny. Nie wiem, jak kiedykolwiek mogłam cokolwiek dla ciebie czuć. Kamil! Dajcie mi wszyscy spokój. Proszę bardzo, nawet nie myśl, że pozwolić ci zbliżyć się do naszego dziecka. A myślisz, że miałbym ochotę? Albo że miałbym ochotę na seks z tobą, gdybym nie był kompletnie wcięty? Stary, czy ty siebie słyszysz? Czy... A ty co się zrobiłeś taki obrońca uciśniony? Marzy ci się numerek z ciężarną? Ej, Irek! No przeginasz! Hej! Co ci się dzieje? Kamil! Idziemy co na zrobić coś? Nie, wszystko co powiem, tylko chodźmy stąd! Stary, Marek! Nie, co? Proszę się uspokoić! On dostał swoje, już idziemy. Chodź go. Idziemy stąd.